W dzisiejszym odcinku z Europe Universalis 4 zobaczycie mega tanich doradców, mega tanie dewowanie prowincji oraz jak utworzyć szybko i sprawnie dwie Sycylie. A to wszystko na polem. A jeżeli z tego poradnika będziecie chcieli zobaczyć kolejną część o kolejne 50-100 lat, zostawcie 2000 lajków i wtedy nagram drugą część. Neapol ma bardzo unikalną sytuację startową, znajduje się pod Unią Królestwem Aragonu i niestety mamy też z Aragonem trusa 3-letniego, więc nie możemy od razu się wyzwolić. Samo wyzwolenie może nastąpić w wyniku dwóch rzeczy, albo wojny za 3 lata mniej więcej z Aragonem, albo w ramach eventu, który następuje po śmierci króla Alfonsa V i wtedy zazwyczaj Aragon że nas wyzwala. Neapol też ma niesamowite idee narodowe, zwiększające nasz handel, zwiększające naszą siłę armii oraz wpływające mocno na nasz income poprzez handel. Unikalne drzewko misji, które prowadzi w zasadzie do ekspansji w każdym kierunku Morza Śródziemnego. Dosłownie w każdym. Możemy też przyjąć kilka ciekawych religii, od sunnizmu poprzez ortodoks oraz możemy zostać katolikami, żeby potem przejść na protestantyzm. Kto co woli, praktycznie każde rozwiązanie jest dość dobre, chociaż sunnizm bym raczej odradzał, ponieważ jako kraj zachodnio-technologiczny nie możemy mieć dichimi. Gdybyśmy mogli mieć dichimi, to jak najbardziej sunnizm byłby chyba najlepszy dla Neapolu. Ja w ramach tego poradnika będę zmieniał się na prawosławie. Jeżeli idzie o nasze estate'y, tutaj standardowo robię tylko tak, żeby mieć powyżej 50% na serduszku, żeby móc wykonywać misje, zabierać, sprzedawać ziemię. Zajrzyjcie też na Anebę, mnóstwo wyprzedaży z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Monarchy Points dodatkowe raczej nie bierzmy tego na początku, będziemy potrzebowali więcej pieniędzy, bo czeka nas naprawdę sporo wojen przez najbliższe 50 lat. Jedynym perkiem na merkantylizm, który tutaj bym rozważał na Neapolu, to monopol na papier. Ale to tylko bym rozważał, osobiście bym go nie brał. Dlatego, że mamy tylko jedną prowincję z tym dobrem. W sumie stan kupiecki, jeszcze weźmiemy dodatkowy prestiż, zawsze się nam to przyda, a w późniejszym etapie jest możliwość, że weźmiemy tańsze pożyczki. Rozpoczynamy za zdobyte pieniądze budowę naszej floty. Będziemy potrzebowali silnej floty opartej na galerach przekraczającej nasz limit. Osobiście uważam, że potrzebujemy około 30 galer. Możliwe, że też zbuduję flagshipa opartego na galerach, ale nad tym to się jeszcze zastanowię. Doradców zatrudniam niestety takich, jak zwykle tutaj będę szukał potem wymiany na morale, na razie nie mam. Fokus nie bierzemy żadnego, taki nam na razie wystarczy rozkład punktów. Za sojusznika musimy mieć Austrię za wszelką cenę. Mogą nam się przydać Węgry na późniejszy etap rozgrywki oraz Kastylia, bo ona nam pomoże wyzwolić się spod Aragonu, jeżeli nie zajdzie nam event. Flotę odboluję, wojsko zmniejszam, utrzymanie, forty wyłączam. Musimy kumulować nasze pieniądze i tak tutaj bardzo, powiem wam szczerze, upierdliwe będzie piracenie waszych prowincji poprzez kraje margrabskie. Możecie temu przeciwdziałać, ale to zawsze działa bardzo słabo, no trzeba się ich pozbyć jak najszybciej. I tyle w temacie. Znajdujemy się w jednym z najlepszych trainodów w grze, bo w zasadzie konkurować może tylko English Channel z genuańskim. Co prawda mamy w nim mały udział na początku, ale jesteśmy w stanie to bardzo szybko zwiększyć. Niestety Neapol nie posiada dobrych dóbr konsumpcyjnych, jak widzicie dużo krów, mało wartościowych winogron i pszenica, jedyne co tu mamy wartościowe to właśnie papier, jedna prowincja. Niestety jeżeli idzie o Włochy, no to północne Włochy są bogate, południowe są dość biedne. Tutaj natomiast bardzo fajnie by się budowało manpower. W momencie jak zwiększymy naszą stabilność na plus 1, no to możemy wziąć tańszych doradców, bo to jest zawsze na propsie. Czy ten przywilej dostał jakiegoś nerfa? To nie powinno być tożsame? Czy coś źle pamiętam? Okej, okay, zauważyłem, że mamy możliwość tego, żeby Francja nas supportowała o niepodległość. Zmieniło się to. Na początku nie chciała, tylko musimy z nią poprawić relacje. I w sumie będę szukał też doradcy Diplomatic Reputation plus 1. On też nam się bardzo tutaj przyda. No i niestety Francji znowu się odmieniło, ale wy od razu możecie szukać tutaj Francji do supportu. Ona często ma Aragon na rywalu, więc jak najbardziej jest to na propsie. Ja wzywam Hiszpanię, Austria mnie nie wesprze, no, Węgry siłą rzeczy nie mogą, ale Hiszpania powinna nam wystarczyć. Tak jak mówiłem, szykuje się do wojny, event nie zaszedł, więc wypowiemy ręcznie wojnę Aragonowi. Kastylia będzie naszym sojusznikiem, więc to jest zawsze na propsie, bierzemy tylko tańsze pożyczki.
Tylko nie mylcie tych dwóch skilli na raz, bo ten jest beznadziejny, ten bardzo mocny, a ja często klikam zły. Rekrutujemy też na potrzeby tej wojny Free Company. Ona jest beznadziejna w statystykach, ale jest mega tania. No i okej, szykujemy się do ataku, sprawdzamy, czy fort w Messinie jest wyłączony. Niestety nie, a czasem się zdarza, że zostanie wyłączony. I co? Atakujemy Aragon. I w sumie jeszcze Aragonowi przez wypowiedzenie wojny warto wysłać insulta, żeby pogorszyć z nim relacje, żeby nie dostać kary do stabilności. Nie mamy za dobrych relacji, więc nic nas to nie kosztuje, to że wypowiadamy tą wojnę. Tych krajów nie wzywamy osobno. Szkoda, że papież nie jest w tej wojnie, byłoby lepiej. Jeszcze jedna ważna rzecz do powiedzenia. W momencie, kiedy wypowiadacie wojnę Aragonowi, a nie działacie przez event, zmienia się wasza dynastia na jakąś tam losową. Gdybyście zostali wypuszczeni przez event po śmierci obecnego władcy Aragonu, wasza dynastia zostałaby Tristamara, no i siłą rzeczy moglibyście zdobywać Unię nad Kastylią oraz Aragonem. Więc to też jest warte rozważenia. Robimy misję Napoleon Navy, co daje nam następujące claimy. Zależy mi na szybkości tej wojny, dlatego ostrzeliwuję Messinę. Wojna z Aragonem jest dość bierna, wymaga okupowania prowincji, o, tak jak tutaj widzicie, i za dużo się nie dzieje, więc nie będę je pokazywał na przyspieszeniu. Tutaj też bardzo dziwnie Kastylia gromi przeciwników. 3-6-6? Ja go chcę? A, ważne jest to, żeby też poprawić relacje z papieżem, ale tylko poprawić, jako sojusznik nie będzie nam potrzebny. Trochę zaryzykuję, część armii zostawi na Cili, część armii wyśle do okupacji stolicy Savoju, bo z tego co widzę wszystko jest Hiszpanii, która traci swoją stolicę. Uwielbiam boty w tej grze. Rozwijamy nasze technologie, bo już możemy. I kończymy wojnę, wywalczając naszą niepodległość, prawie 500 golda oraz prowincję w strategicznych miejscach. Nie bierzcie nic z Sycylii, ją odbijemy na Reconquestie w kolejnej wojnie. Mamy możliwość wzięcia sojuszu z Austrią, zróbmy to. Mamy też Fuksa i Osman zaatakował na początku Gandar, co znaczy, że wojna mu troszeczkę zajmie i możemy w tym czasie zająć Bizancjum dla siebie, pod wasala. Rywali wybrałem następujących, głównie jest to Aragon i Tunis, a Savoy, bo nie miałem nikogo lepszego. Sojusze poleciały do następujących krajów i w sumie fokusują się one na podbojach w tymże regionie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy dołączyli do Holy Roman Empire praktycznie od razu. Da nam to protekcję przeciwko Osmanowi. Te prowincje na razie zdobyczne korujemy. Tutaj będę w przyszłości co prawda wypuszczał wasali, bo na początku musimy mieć Bizancjum na wasalu. Robimy ręcznego claima na Epirus. I od razu w zasadzie wypowiadamy mu wojnę. Bardzo dziwne jest to, że Osman potem następnie atakuje Trebizond. Ale tak czy siak, nawet jeżeli Osman by zajął Konstantynopol plus jakieś tutaj pojedyncze prowincje... Przegrałem. Pojedyncze prowincje, to chcielibyście zająć na przykład jedną prowincję Bizancjum i to wszystko tutaj odbijać. Jest to dość łatwe do zrobienia. Boże, co oni mnie do tych wszystkich wojen wołają? Trzecia wojna, jej! Właśnie w Wenecji wygrałem wojnę z Mamelukiem, odcinając połowę jego armii na tej wyspie. Osman cały czas ma wojnę z Trebizontem, chociaż ją już kończy. Cały Epirus trafia do nas. Od razu robimy claima na Bizancjum i je atakujemy. Tych prowincji nie korujemy, je przekażemy Bizancjum za chwilę. Co prawda trochę tych krajów tutaj jest, no ale damy radę. Dla nas najważniejsze to jest dosłać armię jak najszybciej na Konstantynopol, żeby Osman, jeżeli zaatakuje Bizancjum, no nie zdobył tej prowincji. Idioci, nie, no nie idioci, no. What? To się nie dzieje, nie! Znowu będziesz mam jakieś cheaty na Unię. Jako pierwsze National Manpower bierzemy, nie bierzcie nigdy taksów. O, forward to the glory, jak najbardziej. Dostaliśmy ekskomunikę od papieża, no to jakby to powiedzieć, trzeba się wykupić z tej ekskomuniki. Kurde, ktoś mi stolicę oblega. I efekt stracony, nie chcemy być ekskomunikowani. O, mogę whitepisować Mameluka, wyjebiście i nic nie tracę. Mogę wziąć whitepis albo pieniądze z Anglią, coś mogę tutaj ugrać. Raczej tylko weźmiemy troszeczkę pieniędzy. Jak ja mam teraz zabezpieczyć tą Unię, to będzie ciekawe. Na pewno będę musiał podewołać te prowincje i w sumie róbmy to, inaczej tego nie przeskoczę. Dużo dewa będę musiał władować, na pewno będę musiał wydać prestiż w tym celu, również. A nie, przecież to jest Unia, tutaj nie ma prestiżu, ale support loyalist. O, już to zaczyna wyglądać, że co? Ale ja naprawdę tego nie robię na kodach!
wyrzucamy Serbię z tej wojny, nic od niej nie chcemy, nawet Kosowa, bo nawet wziąć nie możemy, ale wolę Urepsy. Na szybkości bije Bizantyjczyków po wypisowaniu ich sojuszników, żeby nie zdobyli stolicy, bo byłoby to upierdliwe. Wysyłamy do Kury Favors naszego jednego dyplomata, żeby jak najszybciej nabijać trusta u Francji, wtedy będzie znacznie łatwiej ją utrzymać. Uff, Habsburg na tronie. Chociaż mógłbym tutaj spróbować akcję... o gdzieś tego relatyw. No i po pokonaniu wszystkich armii zajmujemy Bizancjum, które będzie zaraz naszym wasalem. I cyk, mamy mega nielojalne Bizancjum, ale za chwilę się to nam zmieni. Francja zaczyna być coraz bardziej lojalna, płacamy długi Bizancjum i przekazujemy im od razu prowincje. Dzięki temu będą trochę bardziej lojalni. I musimy teraz kombinować, jak dokopać Osmanowi. Osman siłą rzeczy staje się naszym rywalem. Mamy dwóch wasali, więc możemy wziąć przywilej Strong Duchies, co rekomenduję zrobić jak najszybciej, bo mamy bardzo duży overlimit naszych relacji. Po wprowadzeniu u nas renesansu warto sprzedać go na przykład Francji, albo Austrii, albo innym krajom, z którymi mamy sojusze. Tam, gdzie zapłacą najwięcej, tam warto go sprzedać. Event na Shadow Kingdom się zadział, czyli w tym momencie cesarz będzie decydował, czy wyrzuca kraje z Włoch z Hre, czy pozwoli im zostać. No, tam wszystko to jedno, cesarz i tak nas pewnie wywali, ale że mamy sojusz z cesarzem, nie dostaniemy kar. Nawet nie wiem, kiedy zaszedł Iberian Wedding. Aragon trafił pod Unię z Kastylią, co oznacza, że za chwilę będziemy musieli zerwać sojusz z Kastylią. A tylko najpierw ją wykorzystajmy niecnie, bo zobaczcie, dołączy do wojny. Ale jeszcze musimy poczekać, bo w tym momencie wszystkie armie osmańskie są po tej stronie cieśniny i to jest złe, bo atakuje Wołoszczyznę. I teraz mamy problem, powiem wam szczerze, bo tak, cesarz wyrzuca nas z Holy Roman Empire i w momencie, kiedy zdecydujemy się na to, że zostajemy w Holy Roman Empire, a nie mam sojuszu z Brunswickiem, który niestety jest obecnym cesarzem, to powoduje, że dostanę duże, duże kary i wam tylko je pokażę w tym momencie. Następujące kary. Dlatego obecnie mimo wszystko jest dla nas lepszym rozwiązaniem wyjść z Holy Roman Empire. Trudno, wreszcie mogę wziąć naszą tutaj misję. Nie zrobimy misji z papieżem, ale one też nie są nam za bardzo potrzebne. Tolerancja prawdziwej wiary to jest dość słabe. Papież mnie wziął... O, nie wziął mnie na rywala. No dobra, zrobimy misję z papieżem. O, i już, cyk. I teraz potrzebujemy tylko bycia obrońcą wiary. A, no tak, no przecież przestałem być jego rywalem w momencie, kiedy odziedziczyłem Austrię. Francję, debilu. No nie... No ale kozaka nie dostaliśmy, więc przynajmniej tyle dobrego. Jest spora szansa, że Osman zaraz zaatakuje tutaj te kraje, więc wtedy go zaatakujemy. I okej, wybór idei. A tych możemy tutaj naprawdę sporo wybrać. Na Neapol proponowałbym następujący build idei. Innowacyjne, ilościowe oraz ekonomiczne. Dlaczego tak? Ponieważ będziemy mieli super tanią technologię, super tanie dewowanie, szybko nabijemy innowacyjność, co wpłynie nam zarówno na technologię oraz dewowanie. Przechodzimy przecież na prawosławie, więc jeszcze tańsze dewowanie, więc będziemy mieli super jeszcze tanich doradców, co jest najlepsze w tym wszystkim, co pozwoli nam mieć szybko piątkowych doradców. I dzięki temu będziemy mogli bardzo, ale to bardzo zacząć dewowanie naszego kraju gdzieś od 1530 roku. Tym bardziej, że możemy zdobyć tutaj Advisor Cost minus 20. Advisor Cost minus 20. Wystarczy mieć akceptowalne kultury grecką i egipską. Oraz tańszą technologię w mauzoleum. Jakie boty są przewidywalne? W sumie nawet czekać nie muszę. Wyłączył tutaj Osman fortecę, więc od razu ją zdobędziemy. Wojska na miejscu, sojuszników wzywamy. Naszym celem będzie odbicie Edirn, bo to nasze terytoria, mamy przewagę. Możliwe, że Kastylia jeszcze do nas dołączy. Obecnie toczy wojnę z Grenadą i Tunisem, więc tak czy siak jednego sojusznika osmańskiego nam wyjmie. A my zdobywamy tutaj bez większego problemu tą fortecę. Nie będę czekał, bo nie wiem, gdzie są wojska osmańskie. Nie chcę ryzykować, że stąd tutaj przejść. Widziałem po prostu, jak 40 tysięcy wojska osmańskiego przeszło do Anatolii, więc w tym momencie się wbijam, jak tylko mogę. Widzę, że pozostałe fortece też są wyłączone, więc moje wojska kieruję do nich. O, krucjata nam się jeszcze przytrafiła. Wyjebiście. I raczej ta wojna również będzie dość łatwa. Mamy dwukrotną przewagę liczebną. Ja mam technologię nadrobioną. Wenecja też już nadrobiła, więc jest gites. Jako, że pierwsze idee musimy rozwinąć z grupy administracyjnej,
to doradzam fokus na punkty administracyjne na 25 lat, żeby jak najszybciej to rozwinąć i jednocześnie móc rozwijać technologię potem. Jej! Jakby co, bo o tym zapomniałem wam powiedzieć, odpaliłem na okres wojny znowu lojalistów, bo Francja dobudowała dużo wojska i teraz jest znacznie mniej lojalna. Po wojnie pewnie znowu skasują wojsko i będziemy mogli skasować lojalistów. W sumie, skoro Kastylia nam w tej wojnie nie pomoże, no to już zrywamy z nią sojusz. Nie będzie nam on potrzebny, a czeka nas trochę wojen podbijania teraz terytoriów od Aragonu, który wpadł niestety bardzo wcześnie pod Unię. Mamy też Fuksa. Austria wciąż nie lubi Kastylii. Bardzo dobrze. Kończymy wojnę z Tunisem, jak i pozostałymi sojusznikami w tym momencie. Od Tunisu i tych sojuszników nic nie bierzemy. Odzyskujemy wszystkie prowincje Bizancjum dla nas. 1000 golda, war reparation i to nam wystarczy na ten moment na pierwszą wojnę z Osmanem. Co do dalszych losów Bizancjum, warto jest, żebyście się zastanowili, co chcecie z nim zrobić. Jeżeli zmieniacie się na prawosławie, no to w tym momencie radziłbym raczej rozpocząć proces przyłączenia Bizancjum do nas, ponieważ jest tu dużo ziemi prawosławnej, iż łatwiej się zmienicie. Gdybyście jednak chcieli zostać katolikami, pójść w protestantyzm, Bizancjum jest wyjebistą marchią. Bizancjum w misjach ma klejmy praktycznie na całe Bałkany, całą Anatolię i jest naprawdę mocną marchią, bo dostaje niezłe bonusy do ilości wojska, do nawracania tego swojego terytorium. Więc Bizancjum to jest całkiem niezła marchia. Ale moim zdaniem pod warunkiem, że nie chcecie iść w prawosławie. I dokładnie tak jak mówiłem, zobaczcie, po wojnie Francja skasowała wojsko. Wyłączam od razu Disable Support Loyalist, przez co powinniśmy nieźle zwiększyć nasz income za chwilę, który bardziej jest o dziwo na reparacjach wojennych. Tutaj z akcji papieskich weźmy dodatkowe Diplomatic Reputation, przyspieszy to integrację Bizancjum oraz taksy dodatkowe, żeby mieć większy income. Możemy też poszukać okazji do atakowania teraz państw tutaj włoskich w celu umacniania naszej pozycji handlowej. Jako drugie rozwinięcie to raczej bym tutaj wam doradzał wziąć promowane kultury, bo będziemy potrzebowali greckiej, jak i egipskiej dodatkowej. I cyk, lukka zdobyta. Poprośmy teraz naszych sojuszników, żeby przygotowali się do wojny. Tak, oto, niech będą gotowi. I cyk, good produce modifier i tańsza technologia. A za 3 poziomy jeszcze dodatkowe 5%. Wypowiadamy wojnę o odbicie, nie wiem, Mila Messiny dla nas. Wzywamy sojuszników, Węgry są beznadziejne, nie chcą dołączyć do wojny. Florencji nie będziemy atakowali. Trudno, o. O! No i nagle Węgry chcą dołączyć do wojny, wyjebiście. I powiem, że mocno się zastanawiam nad zdobyciem samej Alhambry dla nas, bo to pierwszy poziom daje nam już income Liberty Desire in Subject 5%. Przydałoby się na Francji. O, mamy pierwsze rozwinięcie z ery i w sumie jedyne, którego potrzebuję, to mniejsza agresywna ekspansja. Bierzemy wszystkie prowincje na Reconquest Cassius Belli, które mogliśmy. Maksymalnie dużo prowincji War Reparation i tyle nam wystarczy na ten moment. Zadłużam maksymalnie Kastylię, bo to powoduje, że bot będzie miał mniejsze armie w przyszłości. Jej, Sycylię zjednoczone. Epirus podbity, good, więcej claimu. Muszę wybudować też 5 kościołów na naszych terytoriach, raz, dwa, trzy, bo dwa już mam. Ponieważ Sardynia jest dużo mniejsza od Bizancjum, musimy poczekać, aż u Bizancjum będziemy mieli gdzieś około 80% anektowania i dopiero wtedy zaczniemy anektować Sardynię. Jako że mam dużo pieniędzy, to lepszę trade centra w Ludce oraz w Palermo, za chwilę w Neapolu postaram się do trzeciego poziomu, wszędzie też pobudowałem nasze budynki handlowe i też będziemy odpalali polityki do handlu w tych prowincjach. Od razu 5% więcej. Włoski renesans. I tu powiem szczerze, zdecydowanie wolę an Age of Glory. Idea cost minus 10%. To nam się przyda. Tym bardziej, jak będę chciał szybko nadrabiać ideę ilości. Sklejmowałem Tunis i w zasadzie od razu wypowiadam mu wojnę, żeby zdobyć ten cały region dla nas. Dałbym głowę, że mieliśmy na to misję. Możliwe, że się skończyła. Nieważne. Atakuję też równocześnie Ateny, bo skończył mi się trus. Chyba znalazłem kolejnego baga. Patrzcie, niby armie połączone. Ale jedna jest tu, druga tu i stoją obok siebie. XD. O kurde, ile tych buntów tu jest? Pierwszy raz tyle widzę buntów Hiszpana na Grenadzie. Tunis aż się prosi o eksterminację wchodząc na te forty. Develop Napol wpada i dalej musimy sobie poradzić z nobility. Ale tu chyba można odpuścić ten wątek, bo jest on bez sensu, szczerze mówiąc. Od Tunisu bierzemy następujące prowincje.
Tutaj zaraz wasala wypuszczę, a to wszystko koruje, tylko niech to mi spada stąd. Oczywiście dołączamy te prowincje do Trade Company, bo nic innego tu mi nie jest potrzebne na tych terytoriach. Atakuję Florencję celem albo jej zwasalizowania, chociaż niekoniecznie, bo ma bardzo dużo dewa w tych prowincjach. Wykorzystuję też to, że Kastylia praktycznie nie ma armii, nie jest w stanie na przykład stłumić buntów Grenady, która zaraz się tu uwolni. No i idee innowacyjne rozwinięte, tańsi adwajzorzy i o to nam chodziło, bardzo tani adwajzorzy. Ale będą jeszcze tańsi. Robimy tylko i wyłącznie Humiliata na Hiszpanii, nic więcej, bo chcę tą misję wykonać. No jednak tolerancja to jest zawsze stabilniejszy kraj. Idzie mi to na sucho, 56 agresywnej. Wyjebiście. I proszę, dwóch wasali anektujemy na raz. Wypuszczam jednego mojego wasala nowego, czyli Bułgarię, dlatego że ona ma kory na to wszystko tutaj. Totalnie o tym zapomniałem. Grecką kulturę dodajemy do akceptowalnych. I jak widzicie, dzięki temu będziemy mogli ten wspaniały projekt za chwilę zacząć budować. Na wszystkich tutaj tych prowincjach anektowanych odparamy edykt na zmniejszanie autonomii. I co? Atakujemy wraz z sojusznikami Imperium Osmańskie na Reconquest Casus Belli. Dość szybko rozwiniemy tę ideę. Reformacja protestancka we Brandenburgii. Szkoda, że nie mają tutaj tego, to by były plusy. O ja to pierdzielę, zobaczcie co się właśnie wydarzyło. Mogę to wszystko odbić dla mojej Francji. Oh my god. Burgundia wpadła pod Unię. No i kończymy naszą kolejną wojnę z Imperium Osmańskim wspaniałym zwycięstwem. Ło, Burgundia się uwolniła. Ech, tylko ma sojusz z Wenecją. Wenecjo, zerwij ten sojusz, ja ci to mówię, dobrze? Ale nie ze mną! No dobra, no to zerwą ze mną sojusz, trudno. No to weźmy od, nie wiem, Sailorsów czy coś. Trudno, no to mamy wojnę z Wenecją. Lećmy ją jak najszybciej wyjąć z tutaj, z tego konfliktu. Czy będę was w stanie wezwać? Chyba nie. Sobie wykorzystałem to, że chyba flota wenecka nie istnieje. Dostarłem aż do samej Wenecji tym razem. Dość szybko, dość łatwo. I będziemy ich pisowali tylko i wyłącznie za pieniądze. I bijemy Burgundczyków po kolei, żeby te fortece tutaj nie padły. Chociaż tej bitwy raczej drugiej nie wygramy. O, ale bot dostał pierdolca. A nie, jednak wygramy. To jeszcze nie wszystkie kory, jakie możemy wziąć od nich. Ale Francja bardzo ładnie nam urosła. Ale już jest mega lojalna wobec nas. Potrzebuję podbić teraz jeszcze te trzy wyspy, to dostajemy więcej claimów. I w sumie lećmy z tą wojną. Jeszcze na nie rekonkweście, tylko te trzy wysepki pójdziemy. I technologia na małych minusach, zobaczcie o ile taniej nas kosztuje. To jest bardzo mocne. Nastała era reformacji i tutaj w sumie jest parę rzeczy, które by nam się przydały. Nie, no ładnie mierzymy wojska kastylijskie. Topimy flotę kastylijską. Wysepki zdobyte. Tak samo Grenada i Alhambra. Wypuszczam naszego wasala u Tunisu i lecimy na wojnę, żeby odbić tutaj prowincję dla niego. Odbijamy trochę terytoriów dla naszego wasala i możemy już stworzyć dwie Sycylie, ale jeszcze z tym poczekam. Mameluk jest w jakąś większą wojnę wplątany, więc atakujemy go. O prowincje, na które kory mamy już od dawna. Naszym celem będzie zdobycie tej prowincji. Poprawiam teraz relacje z krajami sunnickimi w okolicy. Dużo prowincji zabiorę Mamelukowi, a nie chcę koalicji. Bierzemy jedną prowincję po to, żeby tutaj wypuścić wasala w przyszłości. Oraz następujące prowincje, na które wiem, że nie mam claim, a mnie to kosztuje sporo punktów dyplomatycznych. Ale chcę moje piramidy! Już! Siena staje się naszym wasalem, przez co możemy dalej nasze misje powykonywać. I cyk, bierzemy następujące prowincje od Osmana, dzięki temu możemy tutaj zbudować mauzoleum. Akceptujemy kulturę egipską. Około 1530 zawsze odpala nam się event na zmianę ustroju jako Neapol. Możecie stać się republiką, ja zostanę monarchią. No i pięknie, bunty prawosławne nam się nabijają. I muszę przyznać się, że trochę tutaj zwaliłem. Musiałem oddać teraz dużo moich prowincji Siennie, żeby mieć dodatkowe 10% ortodoks. Powinien w moich wojnach jeszcze tutaj podbić tak naprawdę Serbię oraz Albanię, byśmy mieli te 10%. Wypuściłem też Syrię. O dziwo, dewowanie prowincji nie podniosło mi nic dewa w tych prowincjach. Bardzo dziwne, mimo iż są okorowane. Stajemy się prawosławni i w sumie teraz robimy bankruta, bo chcę rozbudować wszystkie nasze monumenty na raz. I okej, dwa monumenty zrobione w Atenach oraz w Kairze. Musiałem jeszcze dobrać trochę z innych źródeł pieniędzy, spalenia dewa i tak dalej. I spaliłem też cały mój manpower, tak jak widzicie. Ale się udało. Bez większego czekania lecimy bankruta. Monumenty zachowujemy. No więc mamy już znacznie tańszych adwajzorów. I za 5 lat przekonamy się o ile tańszych.
No i jesteśmy po bankrucie. I zobaczcie, 2,34 za czwórkowego doradcę, za dwójkowego 0,58. Za trójkowego płacimy w cenę po prostu prawie jak za zwykłego, 1,31 dukata. A za piątkowego 3,65. To jest chyba dość potężny build, nie? Bo teraz mamy combo takie, że mamy piątkowych doradców, którzy kosztują nas dosłownie grosze i mnóstwo mega tanich prowincji do devowania. Tutaj jest większość modyfikatorów odpalonych, brakuje tylko Prosperity, no bo wiadomo, jesteśmy po bankrucie, więc jeszcze Prosperity by mogło wejść na 10%. Do tego jeszcze dojdzie mega tania technologia i bardzo szybkie nabicie innowatywne, co jeszcze zmniejszy nam wszystkie koszty o 10%. Stało nam jeszcze stworzyć dwie Sycylie. I tak, zobaczmy to sobie. Jako dwie Sycylie mamy również bardzo przepotężne idee. W zasadzie technologia nam zostaje, znika nam tańszy development, ale dostajemy ship trade power, co jest mega kosmiczne. I co najważniejsze, nasze drzewko zostaje takie samo i dostajemy jeszcze ship trade power tutaj, do końca naszej gry. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie zobaczyć kontynuację tego podejścia, 2000 lajków i lecimy kolejne 50-100 lat. Dajcie mi znać.